Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Cię, Elu, na ziemi opolskiej i dolnośląskiej. Proszę Państwa, mam miłą przyjemność przedstawić moją koleżankę z Parlamentu Europejskiego, Elę Łukaciejewską, europosłankę z ziemi podkarpackiej. I chciałam zapytać Cię o dyrektywę, którą dzisiaj głosowaliśmy, dyrektywę dotyczącą praw pacjentów, którzy będą leczeni za granicą. To jest jakieś zupełnie nowe wyzwanie dla Europy i nowe wyzwanie dla naszego kraju. W jaki sposób pacjenci, w jaki sposób obywatele polscy będą mogli z tego korzystać? Przede wszystkim chciałabym wszystkich gorąco powitać na całej Opolszczyźnie. Cieszę się bardzo, że mogę zagościć u Państwa. Natomiast powracając do dyrektywy o transgranicznych prawach pacjentów albo o prawach pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, to tak naprawdę jest to takie swoiste Schengen zdrowotne, czyli otwiera Unia Europejska, wszystkie kraje Unii Europejskiej otwierają swoje placówki zdrowia dla obywateli z Unii Europejskiej, czyli dzisiaj, wracając na podwórko opolskie, pacjenci, którzy na przykład długo czekają w kolejce na określoną procedurę medyczną, będą mogli bez przeszkód pojechać i skorzystać z usług opieki zdrowotnej w innym kraju niż kraj zamieszkania. Mało tego, będą mogli ubiegać się o zwrot kosztów za tą procedurę do wysokości takiej, jaki koszt ile wynosi koszt tej usługi, tej procedury w Polsce. Elu, powiedziałaś, że będziemy mogli lecieć za granicą. Chcą. To znaczy, zamiast stać w naszych przychodniach, możemy sobie pojechać do Niemiec, do Francji, do Szwecji i tam poprosić o zbadanie nas, czy wszystko z nami w porządku, ewentualnie, jeżeli potrzebny jest jakiś zabieg, to też o dokonanie tego zabiegu. Tak po prostu sobie pojedziemy? Tak, oczywiście są przypadki, kiedy od tak sobie nie pojedziemy, tylko będziemy musieli wymagać wstępnej autoryzacji od NFZ-u, czyli w sytuacjach, kiedy nasze leczenie będzie wymagało pobytu w szpitalu albo skorzystania z drogich procedur, nowoczesnych środków, metod leczenia, wtedy następuje taka wstępna autoryzacja, czyli wycenienie kosztów i z taką wstępną autoryzacją możemy się udać do innego kraju. W trzech sytuacjach NFZ może odmówić takiej wstępnej autoryzacji, czyli wtedy, gdy taki zabieg, taka procedura, to leczenie może być szybko wykonane w Polsce w tak krótkim czasie, który nie zagraża życiu i zdrowia. Drugi przypadek to jest wtedy, gdy w kraju, do którego chcielibyśmy się udać, wybucha jakaś epidemia. To jest oczywiście sytuacja nadzwyczajna i rzadko się zdarzająca, ale może się zdarzyć. I trzeci przypadek, kiedy NFZ może odmówić tej wstępnej autoryzacji, jest wtedy, gdy transport, przemieszczenie się zagraża zdrowiu pacjenta. W żadnym innym przypadku NFZ nie może odmówić wstępnej autoryzacji, a tym samym możliwości leczenia w innym kraju. Ale ja też myślę, Danusiu, analizując tą dyrektywę i te emocje takie pozytywne, które wokół niej tak rozgorzały i wszyscy posłowie patrzyli na dobro swoich pacjentów w danym kraju, to wierzę, że ta dyrektywa zrobi coś wspaniałego, czyli spowoduje, że u nas w Polsce, w naszym kraju, osoby odpowiadające za służbę zdrowia pomyślą tak, musimy zrobić wszystko, żeby nasi pacjenci zostali w naszym kraju. Czyli zrobimy wszystko, aby nie było tych kolejek kilkuletnich, aby był jak najlepszy dostęp do wszelkich możliwych procedur. Ja będę chciała Cię za chwileczkę zapytać, czy to w jakiś sposób zagraża ochronie zdrowia w naszym kraju, ale powiedziałaś również, że będzie można odzyskać koszty leczenia. Oznacza to, że najpierw będziemy musieli pokryć te koszty z własnej kieszeni, a dopiero potem czekać na zwrot tych kosztów? Czy oznacza to, że będą jakieś takie procedury między krajami, że nie będzie to wymagało naszego finansowania? Nie, to są nasza sprawa z Narodowym Funduszem Zdrowia, czyli pierwsze my zakładamy za operację, po czym następuje zwrot kosztów i podkreślam, do wysokości takiej, jaki dany zabieg kosztowałby w Polsce. Mhm, rozumiem. I właśnie teraz chciałam zapytać, czy ta dyrektywa nie spowoduje, że nasi lekarze nie będą mieli pacjentów, że nasze szpitale będą puste? Nie, na pewno nie. Zawsze to jest tak, że bliższa koszula ciału i każdy z nas chciałby się leczyć jak najbliżej miejsca zamieszkania. Ta dyrektywa jest dla osób, które przeżywają tragedię bardzo często, bo nie mogą w szybki sposób ratować swojego życia i zdrowia. I do tej pory, według obowiązujących w Polsce przepisów, można skorzystać z operacji za granicą czy z zabiegu, ale to jest dosyć długotrwała procedura zezwolenia NFZ-u. Więc ta dyrektywa
pozwala, zwłaszcza właśnie tym ludziom, którzy już potrzebują szybko ratować swoje życie i zdrowie, że będą mogli skorzystać z tych możliwości. Ja bym tutaj była spokojna o to, że nagle nasze szpitale będą puste, bo naprawdę nasza medycyna, nasi specjaliści, lekarze są bardzo wysoko oceniani za granicą i nie mówmy tak, że dyrektywa spowoduje tylko to, że Polacy będą wyjeżdżali za granicę, bo ona spowoduje też i przyjazd do nas z innych krajów. Zresztą to się też już teraz dzieje i lekarze czy szpitale odnoszą określone korzyści z tego, że pacjenci z innych krajów są u nas leczeni. Bardzo często mówimy, że diabeł tkwi w szczegółach. Mam świadomość, że nasi obywatele nie będą czytali dyrektywy, a nawet jak ją będą czytali, to wiele rzeczy będzie być może niezrozumiałych dla nich. Czy dyrektywa przewiduje jakieś rozwiązania, które ułatwią informowanie, ułatwią podpowiadanie naszym pacjentom, w jaki sposób mogą korzystać z tej dyrektywy? Tak, tak. Dyrektywa przewiduje utworzenie w każdym kraju Unii Europejskiej krajowych punktów konsultacyjnych i tam każdy obywatel, każdy z nas, jeżeli zajdzie taka potrzeba, będzie mógł uzyskać wszelkie informacje o sposobach leczenia, o tym, w jakim kraju najlepiej wykonać dany zabieg i do jakiego najlepiej udać się, aby szybko i na najlepszym poziomie uzyskać pomoc. Czy to znaczy, że już jutro możemy pojechać sobie za granicę się leczyć? No nie, tak dobrze nie ma. Zresztą chyba nie ma kraju ani instytucji, która dzisiaj głosuje, a jutro te przepisy są ogólnie obowiązujące. Czekamy na podpis komisji, potem na ukazanie się w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej. Na to jest tylko 3 tygodnie, więc bardzo szybko. I potem czekamy na implementowanie tego prawa do prawodawstwa polskiego. Wszyscy, którzy zajmują się tą dyrektywą, a także wszyscy europarlamentarzyści marzyliby, aby wszystkie kraje w ciągu najbliższego roku te przepisy wdrożyły do prawa krajowego. Więc ja mam nadzieję, trzymam kciuki i myślę, że szybciutko nasz rząd tą dyrektywę transponuje do naszych przepisów. Dziękuję bardzo. A Państwu życzę, żebyście nie musieli korzystać ani z polskiej ochrony zdrowia, ani z zagranicznej ochrony zdrowia, żeby żyło Wam się szczególnie w roku 2011 bardzo, bardzo zdrowo i bardzo dobrze. Jednym słowem, dużo zdrowia dla Państwa. Dziękujemy.